Partnerem technicznym Wroncastu jest Nikon. Cześć, to jest pierwszy odcinek programu Chłopaki też płaczą, który współprowadzę z Piotrkiem Czajkowskim. Cześć Piotrek. Cześć. A naszym gościem, który trafił do nas na pierwszy ogień, jest dziennikarz i youtuber świeżo upieczony oraz świeżo upieczony też, dużo tego pieczenia, laureat bestselleru książki, która w sumie nas połączyła tutaj, czyli Czerwonej Ziemi, Marcin Meller. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie, miło, w ogóle super. A, mam... Tak, tu. Możesz, jest okej. Okay. Jakby co, to będziemy zwracali uwagę. Gratulacje. Tak, co to zwraca uwagę, tak. Gratulacje. Słuchaj, program się nazywa Chłopaki też płaczą. Uroniłeś łezkę po nagrodzie wczoraj? No, miałem gulę w trakcie, wiesz. W sensie, mnie to naprawdę bardzo wiele nerwów kosztowało i wysiłku napisanie tego. Czerwonej Ziemi. To się działo we mnie bardzo długo. Potem było tak, że z racji tego, jak funkcjonuje, to znaczy, że funkcjonuje jako tak zwana osoba publiczna od lat, więc ja też wiedziałem, że pisząc strasznie się bałem, że będę, wiesz, dojechany przez różnych nieżyczliwych czy złośliwych, że nie będę oceniany za to, jaka jest książka, jaka jest powieść, tylko za to, że ktoś mnie nie lubi, bo wypowiedziałem jakąś opinię polityczną albo po prostu wkurzyłem kogoś swoją nonszalancją, cokolwiek. I to było strasznie dużo napięć, stresów. I jakby ja już wiedziałem wcześniej, że jest dobrze, w sensie, że książka stała się bestsellerem, nie mówię Empiku, tylko po prostu. I nawet nie chodziło o liczby, które zawsze przyjemne, tylko też, że widziałem po prostu w internecie, że ludzie... Że jest dobrze przyjęta. Tak, tak. Mhm. Wiesz, że w którymś momencie, ja pracowałem 4 lata w wydawnictwie książkowym, możesz włożyć każde pieniądze w promocję, ale jeżeli ludzie tego nie kupią w sensie tym przenośni, to znaczy jeśli nie polubią, jeśli nie zaczną sobie polecać, wiesz, tagować na mediach społecznościowych, to nie da rady. A tutaj tak się stało, ale... Ja nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem. Znaczy ja byłem nominowany w 2 kategoriach, wiedziałem, że w tej nominacji w kategorii sensacja raczej przegram z Remigiuszem Mrozem. Prawda, przegrać z Mrozem to jak nie przegrać, nie? No, to jak wygrać nawet. Jakbyś z Fabryką przegrał, no to wiesz. Przyjemne. To wiesz, to tak jakbyś z Solo wyszedł na Brazylię, no okej, przegrałeś, no wielkie Michalo. No, ale z tym audiobookiem miałem nadzieję i to, wiesz, puściło we mnie wszystko. A w dodatku jest coś takiego, że w sumie Czerwona Ziemia jest osią i punktem startowym była relacja ojca i syna. Ja to dedykowałem swoim dzieciom i tak i autentycznie, w ogóle się nie przygotowałem, bo nie chciałem zapeszyć, nic nie przygotowałem, żadnego przemówienia. I kiedy tak nagle żona się do mnie chleje, a ty masz coś w ogóle w razie czego? A ja mówię, nie, nic. I wtedy widzę, że Sanach dostaje bestsellera, to absolutna idolka mojej córki, mhm. I dostaje Mata, absolutny idol mojego syna. Jak mówię, bach, no tatuś, jeżeli dostanę, to dostanę to, co Mata, i w momencie, kiedy powiedzieli mu nazwisko, to już wiedziałem, że pięknie, muszę się zwrócić do dzieci. Autostrada do przemówienia. Tak, był wzrusz, bo ja to było widać zresztą. Także. Wracając do tego, co powiedziałeś, że jesteś osobą rozpoznawalną publicznie, w związku z tym miałeś pewne obawy pisząc tę książkę i w ogóle jak ona zostanie przyjęta. Nasz podcast z założenia miał być taką przestrzenią, w której ludzie będą się czuli bezpiecznie i chciałbym, żebyśmy porozmawiali z tobą, jak oczywiście z Marcinem Mellerem, natomiast nie z osobą publiczną. Żebyśmy zostawili, jakby zdjęli to wszystko. Zresztą przed spotkaniem z tobą rozmawiałem z Andrzejem i powiedziałem mu, że mam takie przemyślenie, że każdy z nas jest jakoś tam przez pewne grupy rozpoznawalny i zależałoby mi na tym, żeby te spotkania były, i z tobą pierwsze, żeby one były takie właśnie odzierające nas z tego, co ludzie na nasz temat myślą i żebyśmy nie wypowiadali się w taki sposób uważny na to, co ludzie mogą pomyśleć, tylko faktycznie jacy jesteśmy. I teraz wracając do pytania Andrzeja. Kiedy ostatni raz płakałeś? Czy wczoraj nie płakałeś? Płakałeś. Kiedy ostatni raz płakałeś? Kiedy ostatnio płakałem? Ojej. Znaczy, wiecie, ja się w ogóle łatwo wzruszam.
To jest inna sprawa. Znaczy, no to, właśnie, na czyli, to liczymy. Czyli moja żona, nie doprowadźcie mnie tu do płaczu. Nie planujemy. Aczkolwiek ty mnie dzisiaj rano, bo to nie jest tajemnica, że widzieliśmy się dziś rano na nagraniu z kolei twojego programu, to ja dwa razy się wzruszyłem, nie wiem, czy to było widać. Było. Raz na pewno. Raz na pewno i wtedy też spojrzałem na ciebie i widziałem, że ty też się chyba wzruszyłeś. Wiesz, moja żona się śmieje ze mnie, że ja się bardziej wzruszam na komediach romantycznych czy na melodramatach. Wstydzisz się tego? Nie. Są, wiesz, mam takie w ogóle... ostatnio tłumaczyłem mojemu synowi, bo on wie, że moim ulubionym filmem jest Kino Paradiso i mówiłem, że pierwsze 20 razy to zawsze płakałem przez ostatnie pół godziny. Teraz już nie płaczę, ale bywa. Wiesz co? Przypomnę sobie, być może z opóźnieniem. Nie pamiętam w tej chwili, kiedy ostatnio... Płakałem. Nie mówię o takim wzruszeniu właśnie, że oglądam film, czy oglądam nawet relacje, powiedzmy, z wojny i mnie coś trafia, ale tak, żebym płakał... na pogrzebie mojego teścia, to było raptem parę tygodni temu, i z dwóch powodów. Raz, że to był świecki pogrzeb i po prostu rodzina, żona Ania, szwagier Wojtek, teściowa Janka, zebrali zdjęcia i był jego ulubione piosenki Radiohead, No Surprises i jeszcze za dwa kawałki, przede wszystkim to Radiohead i montaż zdjęć tam od dzieciństwa. I to było to, a potem nasz syn nagle się spytał, czy on może coś powiedzieć. Więc ja bym w ogóle nie wykrztusił się głosu na jego miejscu. On wstał, poszedł, znaczy się płakał, ale dał radę, no i to było tak, to był ten moment. Znaczy raz po prostu byłem trochę oniemiały, że on był w stanie w ogóle cokolwiek powiedzieć, zwłaszcza, że był bardzo związany blisko z dziadkiem. No i to tak, to wtedy. Muzyka w ogóle chyba bardzo rozwala i uderza w takie głębokie tony na takich uroczystościach. A zostałeś wychowany w takim przekonaniu, że właśnie chłopaki nie płaczą? Że nie powinno się płakać? Nie. Wiesz, ja zresztą miałem przez całe lata tam w gronie kumpli, przyjaciół, mieliśmy cytat z elektrycznych gitar z utworu Nie pij Piotrek, gdzie jest nie bądź taki delikatny, twardy bądź jak Roman Bratny. I to było robienie sobie jaj oczywiście z tego. Swoją drogą bardzo lubię film, który w polskim tłumaczeniu w oryginale, on się jakoś Forgetting Sarah Marshall, a po polsku się nazywa Chłopaki też płaczą. I bardzo mi to śmieszy. Jest wyjątkowo durny. Ja lubię ten bromans taki, bardzo to lubię. Nie, wiesz, sprawa była taka, że mój ojciec był, jestem 68 rocznik, czyli dzieciństwo to są lata 70, młodość 80. I generalnie rzecz biorąc, wtedy właśnie dominowało takie wychowanie i taki typ ojcostwa, właśnie nie bądź taki delikatny, tam chłopaki nie płaczą, synu, musisz być twardy. Tego typu. Tak. A mój ojciec był zupełnie inny, znaczy jakby, znaczy nie mówił mi, że fajnie jest płakać, no bo tylko na przykład dla moich kolegów małoletnich to było niesamowite, że on w ogóle ze mną gada, tak jak z dorosłym człowiekiem. Zapadło mi w pamięć, przeczytałem gdzieś, że jeden z twoich wywiadów, w którym opowiedziałeś, że ojciec cię przyłapał, jak przeglądałeś Playboya. A tak, znaczy, po pierwsze on przywoził te Playboya, więc zacznijmy od tego. Tak, że znalazłeś to w walizce, natomiast tak. Właśnie zmierzam do tego, że ty się zawstydziłeś, jak wtedy powiedziałeś, natomiast on zaczął z tobą rozmawiać, mówi, że nie, że wszystko jest z tym okej. I sama ta rozmowa też bardzo dużo mówi na temat twojego ojca, na temat relacji, jaką mieliście. Znaczy to były takie nietypowe jak na tamte czasy. Dzisiaj wydaje mi się, to jest może nie powszechne, ale częste, a przynajmniej... Częstsze. Natomiast wtedy to było zupełnie unikalne i zwłaszcza koledzy lubili przychodzić, bo on sobie żartował, robił z nimi jaja, ale właśnie jakieś takie dowcipaski, heheszki, czasami na granicy tego, co przy dzieciach, powiedzmy, wypada. Poczucie humoru też miał dosyć specyficzne, więc
przeszło na mnie, na moje rodzeństwo i takie i czasami się to odbijało jemu czkawką, no bo uwielbiam tę anegdotę, ale w pierwszej klasie szkoły podstawowej, rok 75, środek komuny, Edward Gierek i w szkole nauczycielka pokazywała planszę ze zwierzętami i pokazała jelenia i się pyta, kto wie, co to jest. No nie wiem, bo mi tatuś powiedział, podnoszę rękę i co to jest, Marcinku? I Lenin. Na to nauczycielka zbierała, jaki Lenin, to jest jelenia? Ja mówię, nie, to jest Lenin, tata mi powiedział, a ona mówi, nie, dziecko, to jest jeleń. Ja mówię, nie, jeleń jest w Moskwie w mauzoleum i tam jest jego żona Sarenka Lupenka. I w tym momencie nauczycielka, wiesz, mogiła, wezwali ojca do szkoły. Ojciec się oczywiście wyparł wszystkiego, że dziecko się coś pomieszało w głowie, po czym, wiesz, ja w ogóle takie oczy, ale tato przecież mówię cicho, cicho. I wiesz, wyszliśmy ze szkoły i ten, i wziął mnie na lody i powiedział, ten, a nie musisz wszystkiego w szkole powtarzać, wiesz. I, więc to były takie... To fajne. Tak, to było super, więc on, pamiętam taką sytuację, jak mając lat 20 parę, film, który kompletnie mnie zauroczył do tego stopnia, że go nawet właśnie wpuściłem do Czerwonej Ziemi, tak. Po prostu, bo chciałem, czyli Przed wschodem słońca z Julie Delpy i Ethanem Hawke'iem. Potem jest jeszcze przed zachodem słońca i przed północą. Tak. Ale jako, na pierwszą część poszliśmy razem z ojcem. Ja miałem wtedy 20 parę lat i pamiętam, jak tata, krótko mówiąc, nie do końca wprost, ale mi tam zakomunikował po wyjściu z kina, że coś na podobie mu się zdarzyło w młodości. Widać było, że to strasznie go trzepnęło i tak jakoś wzruszyło i się. Więc on też miał takie... On miał na przykład to, że on się bardzo wzruszał nami, w sensie dziećmi. Mam jeszcze młodsze rodzeństwo, 8 lat. Ale pokazywał te łzy przy was, czy raczej się starał chować? Pokazywał, pokazywał. Myśmy nawet czasami z niego sobie jaja robili właśnie, że on się tak wzrusza, że tak się, wiesz, a mój synek, a moja córeczka. Nie wiem, kurczę, czy to były naprawdę wyjątkowe. Były też tego, wiesz, skutki uboczne, kuriozalne. Mianowicie on był, jak ja byłem nastolatkiem i studentem, był wykładowcą, a nawet w którymś momencie prorektorem w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, czyli dzisiaj Akademii Teatralnej na Miodowej. Mówiąc, przeszło przez jego ręce całe pokolenie aktorów. Była taka sytuacja, że jak zacząłem pracować jako dziennikarz, reporter polityki, i ciągle trafiałem, jeszcze jak na facetów półbiedy, ale trafiałem na jakieś seksbomby ówczesne, które jak mnie widziały, nie widziały we mnie mężczyzny, tylko widziały we mnie, a Marcinek, twój tata opowiadał, jak lubisz kotleta schabowego, ja, o Jezu, i po prostu rozumiesz, no zero, no po prostu. Na dzień dobry jesteś spalony. Tak, stracony. A wszystko, że ja lubię kotleta schabowego, że coś tam, po prostu... Ojciec miał coś, albo jak mu się nudziło, albo na tych zajęciach, to on po prostu właśnie tak opowiadał i trochę to po nim mam pewnie. Dobrze akurat. A ty nie masz takich odruchów, żeby się chować gdzieś przy dzieciach, kiedy się wzruszasz? Żeby no właśnie, żeby tego nie widzieli, albo w ogóle nie tylko przy dzieciach, ale tak publicznie, że wstydzisz się tych łez, czy w ogóle to jest na porządku dziennym? No czasami... No tam już dzieci widziały raz czy drugi, że o, tata się wzruszył. Ale to mówisz, że no coś ci wpadło do oka i... Nie, to raz czy drugi to było. Pytały się, a dlaczego się wzruszyłeś, to ja tam tłumaczyłem dlaczego. Nie kryję się. Nie kryję, natomiast miałem raz czy drugi, nie pamiętam w jakich sytuacjach, że jak prowadziłem jakiś program na żywo i się wzruszyłem bardzo silnie, no to było problematyczne, bo było na krawędzi tego, że nie byłem w stanie dobyć głosu, więc tutaj starałem się jakoś panować nad sobą. To mi się zdarzyło i kiedy jeszcze prowadziłem Dzień Dobry TVN i przy czym Dzień Dobry TVN to zawsze przez to, że są pary, no to w tym wypadku Magda mogła mnie ratować, ale tam raz nam się zdarzyło, że obydwoje się posypaliśmy i nie bardzo było komu zakończyć wejście. Co to była historia? Ale w drugim śniadaniu mi się zdarzyło się raz czy drugi, pamiętam, że mi się głos zaczął łamać, ale nie start. Startowałem nigdy w wyścigach na macho. Nawet pracując wiele lat jako korespondent wojenny i pisząc, ja zazwyczaj pisałem właśnie o cywilach. Wiesz, ja nie pisałem
Dobra, czasami pisałem o żołnierzach, ale to nie były reportaże w stylu jakieś takie fascynacja militariami, tylko raczej o uchodźcach i o ludziach, którym się życie rozwaliło i raczej szukałem takich sytuacji właśnie opisujących takich ludzi, na których to spadło przypadkowo, a nie, no żołnierz zawsze jednak ma lepiej, tak? Także... No jest potem też zaopiekowany. A jak ty sobie radziłeś potem z tymi emocjami po powrocie? Z wojen? Z wojen rozmawiałeś z ludźmi, czy... Wiesz co, nigdy... Powiem tak, też gadaliśmy trochę wcześniej z Andrzejem, znaczy mówię w gościnie o szukaniu pomocy u specjalistów. No ja jestem jednak trochę z tego pokolenia, że właśnie... Radź sobie sam. Radzimy sobie sami. Tak, tak, że chłopaki sobie muszą radzić sami. W związku z czym powiem też tak, że mimo, że widziałem różne straszne rzeczy, to ja naprawdę nie miałem... dyskutuję z żoną, czy są tego skutki, czy nie ma tego skutku, żeby było jasne. Ale ja wtedy nie czułem żadnych skutków. No po prostu miałem generalnie w życiu taką tendencję trochę, że... Mówisz w danym momencie, czy post factum? Też post factum, znaczy jak wracałem do Polski, otrzepywałem się, szedłem dalej. Miałem dwie sytuacje, pamiętam jak dzisiaj. Raz byłem na krakowskim przedmieściu, pod mniej więcej tam, gdzie jest dom Beskantów. I wróciłem z Kaukazu chyba, właśnie z jakiejś wojny i coś tam huknęło na ulicy. Ja nie wiem, już nie pamiętam, czy upadł śmietnik z tej, no jak się nazywa... ze śmieciarki, czy coś takiego. Ja po prostu padłem na ziemię, tak? Po prostu huk, to od razu mi się kojarzyło z wybuchem, coś tam. No, ale to było... I plus miałem skojarzenia bardziej takie, mi w głowie chodziło, pamiętam, pisałem reportaż z Opolszczyzny, bo tam miałem rodzinę ze strony matki spod Lwowa i tam wtedy w latach 90. na początku było takie napięcie jednak między tak zwanymi Hanysami i Hadziajami, znaczy Hanysy, czyli Ślązacy, ale w zasadzie Niemcy trochę, miejscowi Hadziaje, czyli ci napływowi ze wschodu. No i ja wtedy, rozmawiając z tymi członkami mojej rodziny, ale też z ludźmi jakby z drugiej strony, czyli z tymi Hanysami, będąc świeżo po powrocie z wojny, to miałem taką jazdę, o Boże, to jest o tyle od tego, żeby ktoś do kogoś zaczął strzelać. Bo po prostu widziałem, bo ja w sumie to, co opisywałem, to było wszystko wojny domowe. To znaczy nawet jak formalnie, nie wiem, Ormianie z Azerami, ale oni wcześniej żyli w jednym państwie, w jednym mieście, w jednych wioskach. I tu miałem jazdę. Po prostu miałem taką jazdę, która mi zresztą została na wiele lat, że słowa mogą bardzo szybko i łatwo doprowadzić do katastrofalnych skutków, bo to wszystko, co widziałem, te wojny, to się zaczynało od tego, że właśnie takie nakrętki. Ale nie chodziłem do żadnych specjalistów. Nie, szczerze, to tak jak większość ówczesnych reporterów, miałem jednego terapeuty, znaczy flaszkę, no po prostu czy w terenie, jak się wieczorem było w jakimś bezpiecznym miejscu, no to flaszka i spokój. Następnego dnia znowu do roboty. No. A był jakiś taki moment, który widziałeś w trakcie tych wojen, kiedy pracowałeś jako reporter, który śni ci się do dziś po nocach? Nie, natomiast mam koszmary. Mam koszmary, ale mam koszmary... Ale związane z wojną? Wiesz co, mam przedziwne, bo mam na przykład często koszmary, ale z II wojny światowej. Okay. To znaczy głównie hitlerowcy gonią, jak gdzieś uciekam. No, temat na osobno. Specjalista. Opowiadaj. No ale mam najczęstszy wątek koszmarów, to mam tych hitlerowców. I to... Dobra, nie będę się bawił w interpretację. Jak się budzę z krzykiem, to zazwyczaj gonią mnie naziści. Natomiast jest też element surrealistyczny, to ulubiony mojej żony, którejś nocy obudził mój wrzask, otworzyła oczy i widziała, że ja się... Mieliśmy łóżko takie, znaczy mamy z takim wezgłowiem, które było pod ścianą. Ja po tym wezgłowiu przez sen próbowałem się wdrapywać, a ona: Marcin, co jest? A ja krzyczałem: bobry, bobry! Nie te bobry, co chłopaki mogą myśleć. Śniło mi się, bo ona obudziła mnie, więc ja od razu byłem w stanie odtworzyć, że gdzieś byłem nad rzeką i bobry zrobiły tamę, i zaczęło mnie zalewać, zacząłem tonąć i po prostu próbowałem się wydostać z tej rzeki. Jak mi to wydawa... było jakkolwiek połączone z nazistami, czy nie? Nie, tam nie było nazistów, tam były tylko bobry. Bobry, tama i powódź. To jest, wiesz, no. Więc te koszmary... Ale nie śniły mi się żadne chyba, znaczy
rzeczy, które przeżyłem na wojnach, czy widziałem, to bardziej jakieś takie... Na przykład regularnie śnił mi się, że się wspinam w górach i że jestem w jakimś takim punkcie bez powrotu. To znaczy, że nagle widzę, że jestem na jakiejś półce skalnej nad przepaścią i że nie jestem w stanie ani się wspiąć, i że jeden krok i spadnę. Nie byłeś u kogoś od analizy snów? Czy sam sobie tego nie... To wy się wypuścili. Ja się potem do ciebie odezwę w tej sprawie. Ty masz jakieś powracające sny? Powracające sny? Ja kiedyś... Znaczy ja bardzo często miałem takie sny, że ktoś mnie goni i to strasznie się budzę zmęczony. Nie, dalej miewam takie sny, że po prostu budzę się strasznie zmęczony, że ktoś mnie goni i ja uciekam, ale to jest wszystko takie powolne. I albo jacyś bandyci, albo właśnie jakieś psy. Bobry nie, ale psy... Ale psy tak. I uciekam i po prostu każdy ruch, minimalny ruch kosztuje mnie strasznie dużo wysiłku. I budzę się po prostu tak, jakbym się w ogóle nie kładł spać, tylko jakbym całą noc biegał. Też miałem takie kiedyś. Ganiałem, ja, moja rodzina i wszyscy jej znajomi biegaliśmy w kółko, nie wiem dlaczego to było w kółko, pomiędzy nami, pomiędzy jakby w środku tego kółka był las i naokoło był las. I mówię, żeśmy wszyscy biegli w kółko, uciekaliśmy przed kimś, ktoś gonił nas z czymś, żeby nas zabić. I po kolei każda z tych osób odpadała, ja zostawałem sam. W którymś momencie za każdym razem w tym śnie zastanawiałem się, dlaczego nie mogę pójść na skróty, bo przecież mogę przebiec przez ten las, a nigdy nie biegłem. I budziłem się umęczony. Squid Game widziałeś? Nie. To tam a propos odpadania. A propos odpadania zdecydowanie. Zostajemy jeszcze na chwilę przy tym trudnym temacie wojen. Mój dziadek, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj rano, był powstańcem i on bardzo niechętnie mi opowiadał o tych czasach powstania i o tym, co się działo, kiedy walczyli. Zawsze jakoś tak uciekał i zbywał mnie, kiedy pytałem o szczegóły, czy ty albo może już opowiadałeś, albo będziesz opowiadał swojemu synowi o tym, co widziałeś, czy... Tak, wersji light, bo on już ma 11 lat. Pytał? Jest, już pytał, tak. Jest świadomy, czytał, podczytywał jakieś moje książki, zaglądał, na tam wojna się wszędzie przewija. Czy w reportaża, czy w felietona, czy w powieści, więc pytał. Ja mu to opowiadałem bez wchodzenia w jakieś makabryczne... Ale jego szczegóły, jego na przykład zafascynowała historia, to tu mogłem mu w zasadzie opowiedzieć dokładnie tę historię, jak tonąłem na statku, uciekając z Abchazji w czasie wojny w 1992 roku. Faktycznie byłem na statku z uchodźcami, który to statek zaczął tonąć, przestały pracować pompy, na 290, na jakieś 300 osób, dwie szalupy takie 10-osobowe, jedna się w ogóle urwała, pusta, druga, na drugą wsadzili dzieci, ta szalupa się urwała, no jakiś koszmar. Długa historia, którą opisałem, no i on jak usłyszał o tym, to był bardzo tak zaaferowany, zafascynowany, to mu opowiedziałem, bo tam w sumie to była historia z happy endem, to znaczy cud, ale nikt nie zginął. Zamiast po kilku godzinach, tam po 27 godzinach dopłynęliśmy do Soczi, wszyscy przeżyli i tak dalej, więc pytał, no nie wchodzę w jakieś szczegóły, jak pytam, to opowiadam, zwłaszcza dosłownie ostatnio zaczęło go to bardzo ciekawić. No ja też zawsze jak się zastanawiam, czy to jest odpowiednie na ten wiek, czy nieodpowiednie, to staram się przypomnieć, co mnie kręciło, kiedy byłem w jego wieku. A ja też mam, to też oczywiście mam dyskusję z żoną, ale ja jestem... Anka jest, powiedziałbym, bardziej czujna o to, co można pokazywać dzieciom. A stopujecie. Jestem bardziej liberalny, wiesz dlaczego? Z wielu względów, ale jeden podstawowy, jak byłem w klasie piątej, czyli byłem rok starszy od mojego syna. 12 lat. Puszczono w telewizji, no to była głęboka jeszcze komuna, kiedy amerykańskie produkcje były dozowane, ściśle określone, ile można tego puścić. No każdy amerykański film czy serial był po prostu nieprawdopodobnym wydarzeniem. I puszczono w telewizji serial Korzenie o
porwanym w Afryce niewolniku i historię jego rodziny. Alex Haley napisał to na podstawie tego, był serial. No ten serial wywołał absolutne szaleństwo w Polsce, bo ten bohater na początku się nazywał w Afryce Kunta Kinte, to w ogóle wszystkie klasy, w każdej klasie ktoś chciał być Kunta Kinte, no to było niesamowite. Ale dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że w pierwszym odcinku jest tam jakaś chyba scena była, że kiedy pochwycili tego Kunta Kinte, to angielski bodaj żołnierz, jakiś handlarz niewolników mu karabinem złamał stopę, także on, bohater, do końca życia kulał. No i moi rodzice uznali, że to jest zbyt brutalne i mnie odesłali do pokoju. Następnego dnia w szkole cała szkoła, a przynajmniej cała moja klasa, gadała tylko o korzeniach. Ja nie wiem do dzisiaj, czy było tak, że wszyscy naprawdę obejrzeli tak, jak mówili, czy tylko moi rodzice po prostu mi zabronili, ale ja tak bardzo czułem się, modne słowo dzisiaj, wykluczony, że głupi nie byłem, w związku z czym z rozmów mogłem wywnioskować, o czym był ten pierwszy odcinek i następne odcinki, i blefowałem, że oglądałem i niesamowite, jak Kunta Kinte. I chodzi mi o to, że oczywiście nie należy, na przykład Squid Game, które wspomniałem, tu powiedziałem wyraźnie za wcześnie, nie ma mowy, żebyś to oglądał. Obejrzałem to, to jest strasznie brutalne, to jest przerażające i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja nie mam kontroli nad tym, czy on tam jakiś kolega, bo też słyszałem różne rzeczy, które się dzieją, wiadomo, rówieśnicy sobie pokazują. Ale tu na przykład powiedziane było, że nie. Natomiast zawsze się zastanawiam nad każdym filmem, czy... A zastanawiasz się w ten sam sposób względem syna i córki? Córka... Dwa lata różnicy, 9. Wiesz, córka ma, nie ma takiego ciśnienia na oglądanie rzeczy ponad grupę wiekową. Jak... No ale nie, to mam na myśli ogólnie wychowanie. Czy traktujesz w ten sam sposób, czy jednak chłopiec na niebiesko, dziewczynka na różowo, w związku z tym pewne treści są przeznaczone dla chłopaka, nie. A pewne dla dziewczyny nie, niekoniecznie. Nie, nie. Na przykład ostatnio zauważyłem z takim pozytywnym zdziwieniem, bo syn zaczął się strasznie jarać. To też jest swoją drugą znak czasów. Nie tyle piłką nożną, nudzi ich piłka nożna taka normalna, dwa razy po 45 minut. Natomiast bardzo lubią sami grać w piłkę nożną, i on, i ona. Lubią grać w FIFA i lubią sobie oglądać shorty, czyli the best of z meczu. Co jest przyczynkiem do dyskusji o przyszłości piłki nożnej, no że to pokolenie po prostu... No, nie wytrzyma. 2 razy 45, kurde. Za długo. 0-0, 1-0, znaczy dla mnie to trochę... Ale zmierzam do tego, że na przykład Basia właśnie lubi grać w nogę, tak? Taki wariant amerykański. Okay. Nie, ja nie... Generalnie staramy się im zachowywać jednak ich autonomię wyboru, podsuwać, proponować. Oczywiście ja wiem, że są dziećmi, w związku z czym, kiedy tatuś proponuje nowe coś, to o Jezu, a my tu chcemy tam Gambola po raz 78. Oraz dorobiłem się takiej opinii, bo ja bardzo pracuję, mógłbym być kaowcem, bardzo pracuję nad repertuarem. W związku z czym na przykład przeglądam tam jakieś festiwale filmów dla dzieci i ostatnio był jakiś taki tekst, że w niedzielę mamy taki deal na przykład, że w sobotę ja wybieram, a w niedzielę oni sami sobie mogą wybrać. I oglądają wtedy coś po raz kolejny to samo. No więc ja coś tam chciałem wybrać i usłyszałem, niech mama wybierze, bo jak tata, to znowu będzie coś o umierającej babci albo chorym psie. Bo po prostu na tych festiwalach filmów dla dzieci, no to właśnie są filmy, a to o umieraniu, a to... No takie czasy, tak? A to właśnie o chorych zwierzętach. Znaczy, wszystko super, buduje to wrażliwość, ale dzieci nie chciały oglądać akurat o cierpiącym psie. Znaczy, nie to, żebym akurat wybierał film o cierpiącym psie. Ale to był przypadek, czy wybrałeś te filmy konkretnie? Czy czytałeś, czym one są? Wiesz co? Jakoś tak. Ja nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, że wiesz, a to wybrałem jakiś film faktycznie, że tam pies umierał i zwłaszcza Basia się, wszyscy popłakali się. Moja żona się popłakała, dzieci się popłakały i wybierałem jakieś takie filmy, nie wiem, miałem tak poczucie takiej misji, że żeby te, nie dość, że rozrywka, tylko żeby jeszcze była jakaś tam wartość dodana. No i chyba przesadziłem trochę z tą wartością dodaną, więc trochę spuściłem stąd. Ja bym się odnalazł w twoim domu. Lubię takie filmy. Słuchaj, skoro twoje dzieci nudzi piłka nożna, to wiem, że gdzieś tam napisałeś w jednym felietonie, że twoja ulubiona drużyna warszawska to Legia Warszawa. Coś się zmieniło po ostatnim meczu, jak odwiedziłeś Torwar? Czy dalej Legia króluje?
Słuchaj, znaczy wiesz to, przecież można mieć ulubione drużyny w różnych dyscyplinach sportu, prawda? No ja, wiesz, tak. Ja w ogóle mam, mam takie specyficzny stosunek w ogóle do... znaczy kocham piłkę nożną, mimo wszystko, tak? Z Legią, ponieważ ja chodziłem do podstawówki sportowej Polonii Warszawa na Konwiktorską. Wtedy jeszcze, jak ja chodziłem do tej podstawówki, to stworzono tą podstawówkę sportową, to znaczy wydzielono, chyba jak zdałem do piątej klasy, zrobiono klasy sportowe, rozdzielono, była jedna, jeszcze ci uczniowie niesportowi mogli dokończyć i to już po moim odejściu, to już się zrobiła czysto sportowa, potem tam znani absolwenci, Robert Lewandowski, ale już z tych moich roczników to tam grali właśnie parę osób się ocierało, różne reprezentacje, albo było w reprezentacjach, bo mieliśmy ucznictwo, koszykówkę, pływanie, to były specjalności wtedy za moich czasów. No ja byłem w tej Polonii i w ogóle skąd ten twist, tak? Ano stąd, to znowu psychologia dziecka. Mnie wzięli do tej klasy sportowej, bo ja robiłem wyniki takie bazowe, które się kwalifikowały do klasy sportowej. Jednakowoż wiadomo było, że ze mnie żadnego sportowca nie będzie, bo po prostu byłem za słaby. A wzięli mnie, raczej podejrzewam dlatego, że z kolei miałem naukowo silnie, w związku z czym miałem podwyższać tą średnią. I więc wiadomo było, że ze mnie żadnego sportowca nie będzie. W przeciwieństwie do paru dzieciaków w klasie, którzy faktycznie, ktoś tam na olimpiadę pojechał, ktoś tam startował w różnych mistrzostwach kraju czy za granicą. I było coś takiego, że był obóz, to się związały dwie rzeczy. Był obóz letni nad morzem w Pobierowie i co więcej, wszyscy wyjeżdżający dostawali takie prawdziwe, to w tamte czasy w ogóle, prawdziwe dresy Polonii, czarne, z tymi pasami białymi, czerwonymi, zdaje się, no wiesz, po prostu no, żaden dzieciak dzisiaj tego nie zrozumie. Kiedyś to był szał. Jaki to był szał mieć taki dres. I kurde, rozumiesz, z całej klasy bodaj dwie osoby zostały wykluczone z tego obozu na podstawie tylko kryterium sportowego. Ja i tam ktoś jeszcze. No i wiesz, no taki masz 13 lat i wiesz, cała klasa ci jedzie, dostaje dresy, a ty nie. I po prostu w tym momencie po pierwsze poprosiłem rodziców o przeniesienie mnie do klasy niesportowej i uznałem moją, że nie mam żadnego obowiązku lojalności wobec Polonii Warszawa, tak strasznie skrzywdzony. Natomiast jednak zachowałem resztki sentymentu, jak doszło kiedyś do straszliwy burt na Konwiktorskiej, kiedy Legia grała na Konwiktorskiej, było słynne złupienie magazynów sportowych, gdzie że tak zwani pseudokibice pochwycili wieś, jakieś łuki, oszczepy, to, że tam nikt nie zginął wtedy, to był cud boski. No to nie cieszyłem się, o tak bym powiedział. Byłem w sektorze Legii, ale nie łupiłem i nie podobało mi się to. Oczywiście nie protestowałem za bardzo, bo też dbałem o własne zdrowie w tym kontekście. Także mam sentyment do Polonii, a Legia, no co, miałem kolegę z przedszkola jeszcze, który się urodził de facto, znaczy w sensie mentalnym na Legii. Tata go brał, wiesz, w nosidełku, nie było nosidełek, no w czymś tam. Wnosił go na Legię. I Dominik mnie, wiesz, na tą Legię brał. I taki chrzest bojowy przeżyłem na wspaniały wyjazd, jak Legia grała pierwszy raz, walczyła o Ligę Mistrzów z IFK Göteborg. W Warszawie było ten 1-0 i był wyjazd autokarami. I ja po prostu z kolegą Dominikiem pojechaliśmy tymi autokarami. Było to 72 godziny, które mi zryło absolutnie psikę, jak się możecie domyśleć. Pierwsze 2-1 w Göteborgu, Legia w Lidze Mistrzów. I, więc no, wiesz, to już na całe życie zostanie ta Legia. Także... Ale znajdzie się miejsce też na siatkówkę, mam nadzieję, po ostatnim. Oczywiście. To było cudowne, wiesz, jednak ten kontrast, jak byłem z dziećmi na waszym meczu, jak te moje dzieciaki tam skandowały ostatni tam przy kolejnych. Super. Całkiem spoko, w ogóle mecz wam się trafił. Słuchaj, my mamy w drużynie Ukraińca, Juriego, który opowiadał mi ostatnio, że dostał papier i w ogóle wszyscy obywatele Ukrainy, mężczyźni dostają, którzy przebywają za granicami Ukrainy w tej chwili, dostali papier do podpisania, że w momencie takiej absolutnej mobilizacji jakby deklarują się, że wrócą do kraju, że muszą wrócić. Ty zastanawiałeś się po tym wszystkim, co przeszedłeś, gdzieś tam jeżdżąc na różne wojny, zastanawiałeś się, co ty byś zrobił w momencie, kiedy
ta wojna by się jednak posunęła krok dalej za nasze granice i czy byłbyś... Jakakolwiek. No właśnie. Słuchaj, ja to nawet przerobiłem w sensie praktycznym. Na koniec bowiem, jak Rosja zaatakowała Ukrainę w 2014 roku, ja też pamiętajmy, że ta wojna się nie zaczęła rok temu, moja żona wtedy powiedziała, nie zdradzam tu żadnych tajemnic, bo one się stały sprawą w pewnym momencie publiczną, moja żona powiedziała, że słuchaj, no jeżeli, a wtedy w 2014 naprawdę była atmosfera taka, że Rosjanie zaraz tu mogą wejść. No i Janka powiedziała, że jeżeli, tak, nawet to nie było pytanie, to było stwierdzenie, że jeżeli wejdą, pakujemy się, uciekamy akurat do Francji, bo tam mam rodzinę. Na co ja wtedy powiedziałem, też się niewiele zastanawiałem, no Ania, znaczy tutaj wy oczywiście się pakujecie i jedziecie do Helen jak najszybciej, no a ja się zgłaszam do wojska. Na co znaczy, cię porąbało. Dogadałyby się z Zośką. Wiesz, czy ty oszalałeś, że znalazł się harcerzyk tam i tak dalej, i tak dalej. No i jakby ta dyskusja nie miała puenty, ponieważ no, Rosja nie weszła, jak się rozpłynęła, Anka była na mnie wkurzona. Okej. Okay. No i mija... A twoja decyzja wynika z czego dokładnie? Moja? Mhm. No z patriotyzmu. Znaczy po prostu no, jaki jest, taki jest mój kraj. No tyle. Okay. Ja bym chyba nie mógł siedzieć gdzieś za granicą w bezpiecznym miejscu, wiedząc, że moi kumple są tutaj i giną. Więc mieliśmy tę samą rozmowę z Zośką i ona zareagowała identycznie na to, że ja powiedziałem, że wy jak najszybciej wyjeżdżacie i uciekacie, a ja tu zostaję. No ale właśnie ciekawi mnie, czy... Jak ty myślisz, jaka postawa jest bardziej powszechna u nas? Ale zaraz dojdę, no. Bo ta historia miała swój ciąg dalszy. No i któregoś dnia siedzimy i wtedy na tej fali ogłoszono, że będą wzywać rezerwistów. Może nie w charakterze mobilizacyjnym, ale żeby sprawdzić stan w związku z wojną na wschodzie. No i któregoś dnia jest niedziela. Siedzimy przy obiedzie, my i tam jeszcze moja siostra z rodziną i tak dalej, no i wiesz, jakiś dzwonek do drzwi, ja tam idę i wiesz, słyszę, że żandarmeria wojskowa, na co nagle Anka krzyczy, o Jezu, zapomniałam, i daje mi, wiesz, jakieś wezwanie do jednostki wojskowej na te sprawdzenie. Mi się to wydawało zupełnie naturalne, dlatego że Anka zapomina o bardzo wielu rzeczach. Zapomnieć jakiś papierka i tak dalej. No wiesz, zszedłem na dół, no i stała tam buda jakaś, wiesz, trepy. Wzięli mnie, wiesz, ja na początku nie wiedziałem, co się dzieje, wiesz, zastanawiałem się, czy to nie jest jakaś podpucha, jacyś, nie wiem, ktoś, coś. No ale pokazali jakieś papiery. Pojechaliśmy, zawieźli mnie do Rembertowa. W Rembertowie, wiesz, jakichś kilkudziesięciu facetów zebranych. No już, dobra, żeby nie przeciągać historii. W którymś momencie mnie pyta tam jakiś major, czy jakbym wziął do wojska, to gdzie chciałbym służyć. No to ja odpowiedziałem tak automatycznie, no to zależy. A on mówi, od czego zależy? No, czy my napadamy, czy nas napadają? A on mówi, jak to? No ja mówię, jak nas napadają, to wszędzie. A jak my napadamy, to wolałbym biuro prasowe. No. No i krótko mówiąc, idę do puenty i się okazało, że to jest mamy cię, Szymona Majewskiego, który prowadził Szymon Majewski. I to była zemsta mojej żony, bo ona odmawiała współpracy. Żeby ci wybić z głowy. Bo do niej się zgłaszał TVN kilka razy i ona odmawiała, nie chciała mnie wkręcać. Ale po tej naszej kłótni, jak oni przyszli z pomysłem, że mnie wezmą do wojska, powiedziałem, o, dobrze. Świetnie się złożyło. A skutek był tego dosyć zabawny, to znaczy... że jak to wyemitowano, to ja dostałem mnóstwo przedziwnych, naprawdę w życiu nie dostałem tak przedziwnych maili, w stylu od zwolenników, powiedziałbym, twardej narodowej prawicy, no proszę, Żydek, a jednak poszedłby do wojska, albo jakaś pani pisała, mam męża wojskowego, nigdy pana nie lubił, ale po tym, co zobaczył, to prosi przekazać wyrazy szacunku, wiesz, takie nagle dostałem wyrazy sympatii z zupełnie bardzo dziwnych, tam siła i honor, wiesz, jacyś skini do mnie pisali, że dobrze i tak dalej, ale... Stał się swój. Natomiast jaki jest podział, to co pytasz,
Co jest bardziej powszechne, jaka postawa w naszym kraju? Nie wiem. Wiesz, widzę to, co mówisz a propos Ukraińców. Ja na przykład, no po pierwsze, jestem pełen bezbrzeżnego podziwu, wiesz, dla tego, co oni robią, jak się zachowują. Ale wiesz, no słyszałem takie historie w stylu pani ze sklepu, gdzie się zaopatruje, to mówi, że jej brat, firma gdzieś tam na Wielkopolsce, miał 25 pracowników Ukraińców i że po prostu 24 lutego wszyscy przyszli, przeprosili, że muszą odejść z pracy i jechać tam. No tych historii są setki z kraju. No, nikt nawet nie wie, ile tysięcy, dziesiątki tysięcy, jeśli nie więcej, mężczyzn, którzy wyjechali z Polski tam walczyć i niektórzy giną. Jak w Polsce jest, nie wiem, wiesz, no tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Mamy dobry przykład tu. No jest nas trzech? Czterech. No jest Kropek jeszcze przecież. Który jeszcze się nie wypowiedział, więc nie znam twojego stanowiska, ale ja jestem na kontrze do was. Ja bym tego nie zrobił. Ja się czuję Polakiem, ale to jest dla mnie za mało, żebym w myśl czyjejś gierki politycznej, bo to finalnie do tego zmierza, że ktoś sobie coś wymyślił gdzieś na górze i załatwia swoje interesy. Ja miałbym oddać życie, więc prawdopodobnie bym wyjechał gdzieś, ale zrobił wszystko, żeby pomóc w jakiś inny sposób. Teraz jak największej ilości osób, które bym mógł. Wy macie swoje rodziny, nie mam rodziny w innym sensie. Więc to oczywiście na pewno by było zaopiekowane w pierwszej kolejności. Natomiast uważam, że zawsze są jakieś metody pozafrontowe, w których można się udzielić jeszcze skuteczniej. Ja nie sądzę, mówiąc tak zupełnie pragmatycznie, ja nie sądzę, że gdybym, bardzo teoretycznie, tak, że gdyby była taka sytuacja, zgłaszam się... No to przecież raczej by mnie nie wysłali dzisiaj na front, tylko raczej wykorzystaliby mnie w innej roli i pozycji. No coś tam potrafię, więc na przykład przykładowy biuro prasowe, tak, jakiś dział propagandy, cokolwiek, taka obsługa, bo chociaż no, patrzę na tą Ukrainę i widzę tam na przykład koledzy naukowcy mi pokazują profesorów uniwersytetu w moim wieku z wielkimi brzuchami, no, którzy po prostu w czołgach jadą tam w Donbasie i walczą. Wiesz co, być może to jest, ale to też jest skutek właśnie wychowania przez mojego ojca, no, książki, który mnie faszerował i tak dalej. No, myśl, jakieś takie, wiesz, męskie wizje honoru, które czasami są zgubne, ale na przykład dla mnie z kolei wizja taka, że ktoś napada na mój kraj, a ja uciekam i potem jak z tym żyć? Znaczy, nie mówię, że nie można z tym żyć. Polak czy jako mężczyzna? Wszystko razem. No. Jestem mężczyzną, jestem Polakiem, jestem też ojcem. Zastanawiam się nad tym, bo z jednej strony rodzina, dzieci dla mnie najważniejsze na świecie. Z drugiej strony jednak właśnie takie staroświeckie, zakodowane, żeby dzieci były dumne z ojca. Z trzeciej strony no, lepszy żywy ojciec niż nieżywy ojciec. Znaczy, myślę o tym. Często po prostu o tym myślę, bo są to dla mnie bardzo ważne sprawy, tak jak mnie fascynuje na przykład, jak mówię o honorze męskim, jeden z moich ulubionych filmów, pierwszy film Ridleya Scotta, Pojedynek z młodym Harvey Keitelem, to jest 78 rok, to jest na motywach Josepha Conrada zresztą chyba, to jest historia dwóch oficerów napoleońskich, którzy jak przypadkowy konflikt, umawiają się na pojedynek. Ten pojedynek jest przerwany. Historia jest o tym, że oni pojedynkują się, coś im przerywa, mija parę lat, znowu się spotykają, ty, i znowu walczą. To jest historia po prostu obsesji, znaczy, gdzie dbanie o honor przeradza się w chorą obsesję, gdzie już po prostu o nic nie chodzi. Nie chcę spoilerować, bo ostatnio to znalazłem na jakimś streamingu, obejrzałem to po wielu latach. To jest po prostu fantastyczny film, więc polecam wam, polecam każdemu Pojedynek Ridley Scott. Nieprawdopodobne, ale właśnie to jest przykład, jak honor może się zdegenerować, a jednocześnie ten honor jest dla mnie ważny i czasami podejmowałem jakieś decyzje w sumie na swoją szkodę z powodu... Ego. Tak. Tak jak rozumiem honor i tak jak mi to tam wpoił tata i być może szkoła. Więc powiem tak,
nie chciałbym, żebyśmy musieli nasze teoretyczne weryfikować w praktyce. Tak? A żebyśmy mieli pełne spektrum kropek, ty, jakie ty masz podejście do tego? Ja rok temu bardzo, bardzo długo o tym myślałem i doszedłem do wniosku, że cokolwiek powiem sobie albo głośno, to i tak nie ma większego znaczenia, bo rzeczywistość zawsze weryfikuje opinie i to mogę mówić, że będę walczył, będę pierwszy biegł, tam rzucą chociażby kamieniami, a tak naprawdę jak zaczną strzelać czy nawet krzyczeć, to mogę pierwszy uciec w krzaki, więc nie mam takiej klarownej opinii, jestem patriotą i staram się być zawsze odważny i honorowy, ale nigdy nie sprawdziłem się w aż takiej sytuacji, więc obyś ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, czy to w ogóle jest zmierza, czy da się to zmierzyć, albo jest jakaś miara męstwa, ale czy odwagi, ale podczas tych wszystkich misji wojennych, w którym kraju jakby byłeś świadkiem największego męstwa, największej odwagi na własne oczy? W sensie, jeżeli tak w tej chwili jakiś naród ci przychodzi jako pierwszy do głowy, to... Wiesz co, ja szczerze mówiąc, jak patrzę... Poczekać, bo tego się nie da. Czym jest męskość i czym no, ale jest odwaga? Mówimy o wojnie, w tak? Twoim znaczeniu, no to... W twoim zrozumieniu. Wiesz co, z bliska, tym, co dla ciebie takie było? No, z bliska to, ja, to, co ja widziałem, to zawsze było jakieś, nie wiem, szaleństwo, paranoja. Ja nie widziałem... Czyli odwaga jest na równi z szaleństwem na wojnie? Ale nie mówię, że nie chciałbym deprecjonować, ale to, co ja widziałem... Wiesz, ja widziałem skutki. Znaczy, dobra, nie byłem z... chociaż nie, biegłem gdzieś tam z żołnierzami, którzy lecieli do jakichś okopów i tak dalej, ale to było... Widziałem brawurę, widziałem, ale głównie to ja widziałem cierpiących cywilów i skutki dla ludności cywilnej. Widziałem, wiesz, kobiety uciekające. Widziałeś, jak żołnierze pękali przy tobie, w sensie że emocjonalnie rozklejali się? Nie. Widziałem raczej, wiesz, sytuacje takie brawury. Był korespondent jeszcze zagraniczny, więc pokazać się. Zresztą pamiętam wtedy, się mnie to jeszcze pół biedy, wiesz, jak była dziewczyna, w sensie dziennikarka, no to w ogóle im odpalało, bo i to nieważne w sumie gdzie chcieli się, wiesz, pokazać, popisać. Wiesz, wiele było, niesamowite było to, że to, co ja obserwowałem wtedy, jakiś dzień dawniej, takie, to były prawdziwe wojny, których uczestnicy często naśladowali filmy. To znaczy, bo chcieli wyglądać, jak nie wiem, jak z Mad Maxa, albo z Rambo, czy tam z filmów, które wówczas były popularne i tam jakoś inspirowały. To było niesamowite. Natomiast nie widziałem... znaczy, nabrałem przekonania, że wojna to jest po prostu koszmar, tak? Jeżeli można uniknąć, no to trzeba wykorzystać każdą możliwość. Tylko mówię o sytuacji takiej, jak na przykład, która spotyka Ukrainę. No. Tu no, Ukraina była skazana, no po prostu stanęła. No to jest tak, jak my w 1939 z Niemcami. No, czego byśmy nie zrobili? No po prostu Hitler chciał nas zgnieść, tak? I oczywiście trwają dyskusje wśród historyków, czy Polska w 1939 powinna była się bronić przed Niemcami, czy wejść w sojusz z Niemcami. Tylko to na przykład jest okej, okay, jest wiele argumentów logicznych, uzasadniających taki wybór. Ale na przykład pomija kwestię 3 milionów polskich Żydów ówczesnych, którzy w sojuszu z Hitlerem najlepiej na tym interesie by nie wyszli. No tak się składa, że jestem z mieszanej rodziny, połowa polska, połowa żydowska. No to ta żydowska strona by tak najlepiej na tym interesie nie wyszła. Co prawda też tak jak się potoczyło, nikt na tym dobrze nie wyszedł, więc jaki wybór mieli Ukraińcy? Żaden. No po prostu spadł dopust Boży i wtedy trzeba podjąć tę decyzję. No to jest jakiś tak jak mnie fascynuje, jak czytam jakieś różne relacje, już mówię teraz o czytaniu relacji wojennych, jak mnie fascynuje i przeraża taka historia, kiedy wiesz, że już nie masz wyjścia, tylko że musisz zginąć i pytanie jest tylko, jak zginiesz. I to mnie fascynowało, kiedy czytałem, nie wiem, powieści, ale no teraz mamy po prostu praktycznie w trybie dziennym takie historie z Ukrainy, no kiedy czytasz o jakichś ludziach, którzy normalnie powinni siedzieć w knajpach w Kijowie, a nie decydować o tym, czy poświęcą swoje życie. W jakiś sposób. Tak. Dobrze, może odejdźmy trochę od tego tematu wojny, bo pojechaliśmy strasznie. My tutaj
gadamy o męstwie i chcemy gadać o męstwie, a ty jako redaktor naczelny gazety, która była kiedyś postrzegana jako ta najbardziej męska, czyli Playboya, jawiłeś nam się jako właśnie gość numer jeden, dlatego cieszymy się, że jesteś. Jak ty wspominasz ten czas? W sensie, czy wspominasz go z sentymentem, czy teraz... No właśnie, jak wspominasz? Z sentymentem. Totalnie. No ja wiem, że się czasy zmieniły i tam się pojawiają co jakiś czas, ktoś mnie pyta, znaczy jakby z ukrytymi zarzutami, tak, że w stosunku do Playboya, ale nie. To jest pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. Przepraszam, że ci przerwę. Mhm. Jesteś w mojej świadomości takim Jamesem Bondem, który kiedyś był zajebistym facetem, który traktował... W sensie Playboy kobiety, jest takim Playboy, Jamesem Bondem. W sensie, ale ty jesteś dla mnie utożsamieniem, wiesz, Playboyem po prostu w mojej głowie. Tak, no i te czasy minęły i oczywiście, że w jakiś sposób się do tego odnosisz? Czy dzisiaj traktujesz to tak samo, jak wtedy odnosisz się z sentymentem? Masz do tego sentyment? Znaczy, jestem tak, magister nauk historycznych, dla przyjaciół Megi, jak na rysunku tak. Andrzeja Mleczki. W związku z czym ja też wiem, że zawsze jest kontekst czasów, tak? To znaczy świat się zmienia. Playboy był dzieckiem swoich czasów, mówię, no w Stanach w 1953 roku, bodaj w Polsce się pojawił w 1992, pierwszym. Swoją drogą uwielbiam historię z wywiadu do Playboya, jak Piotr Adamczyk powiedział kiedyś, który był fanem Playboya, jak jechał do roboty bodaj poprosił kierowcę, który go wiózł na plan, żeby się zatrzymać na Placu Konstytucji, bo chciał sobie kupić nowego Playboya. I wysiadł i podszedł do kiosku, mówi, poproszę, czy jest już nowy Playboy, a kioskarka po prostu jakby zawału dostała i w tym momencie on sobie zdał sprawę, że jest w sutannie kardynalskiej, bo grał papieża i zapomniał i w tym stroju sobie poszedł po Playboya. Jest z wielkim sentymentem, ponieważ w polskich realiach, mówię w polskich realiach, bo super pismo, bo Playboye były bardzo różne na świecie. Kiedy ja byłem naczelnym, to było ze 20 parę edycji. To była super sposobność do obserwowania różnic na przykład kulturowych. Bardzo ciekawą rzeczą było na przykład, że Playboye latynoskie były dużo ostrzejsze, a jednocześnie w większości ich naczelnymi były kobiety. Ja pamiętam, był brazylijski Playboy, drugi największy na świecie po amerykańskim, który był bardzo taki seksualny, jeśli chodzi o ilość zdjęć i ich pikantność. Naczelną wtedy brazylijskiego Playboya była taka pani z takiej brazylijskiej, burżuazyjnej, wielopokoleniowej rodziny, to tam, nie wiem, brat dyplomata, drugi brat jakiś szef korpo, a ona w dużym koncernie prasowym była szefową tego Playboya i pamiętam, jak ona mi tłumaczyła, że ja robię zbyt kobiece pismo. Że ten polski Playboy jest fajny, ona mówi, ale ty ostrzej, Marcin, że to ostrzej, wiesz, i to było takie wszystko odwrócenie. Więc mnie się wydaje, że ten polski Playboy był zresztą podobny trochę do ukraińskiego właśnie, do niemieckiego, byliśmy tacy bardziej mainstreamowi, bo bałkańskie były takie trochę dziwne, z kolei francuski szedł taki bardzo dziwny, trochę w stronę modową, trochę w stronę gejowską w którymś momencie, gdzie jakby no to z Playboyem to się trochę nie kleiło. Ja mam do niego zupełnie osobisty stosunek przez to, co mówiłem wcześniej. No pierwszego Playboya wyczaiłem u taty w walizce, jak wrócił z Holandii po prostu. I co, i to była jakaś taka, to się jawiło jako taka praca marzeń dla nastolatka w momencie, kiedy... Nie myślałem o tym. Jak dostałem propozycję, było tak, że jak już pojawił się polski Playboy, jego naczelnym był Tomasz Raczek, to ja wtedy napisałem kilka tekstów do Playboya. Między innymi pamiętam, napisałem właśnie o wspomnianym wcześniej Kubie Sienkiewiczu, najbardziej znany rockman wśród neurologów, najbardziej znany neurolog wśród rockmanów. To napisałem. Pamiętam, że Playboy zamówił u mnie tekst, był jakiś jubileusz Manamu. To była za kompromitacja dziennikarska. Miałem napisać jakiś tekst o Manamie, więc mój kolega był wtedy menadżerem Manamu, więc pytałem Mateusza, czy mógłbym pojechać z Manamem na jakieś koncerty, w trasę, coś w tym stylu. I
powiedział, że okej, mieliśmy jechać gdzieś na granicę zachodnią, do Lubina chyba, gdzie grali tam jakiś otwarty koncert. No wiesz, Kora była moją absolutną idolką. No pamiętam, jak miałem 14 lat, stałem w kolejce w takim sklepie, żeby tam na płycie o autograf, 500 metrów, no w ogóle tutaj, Boże, Boże. I jeszcze powiedziała, że dobra, samochodem z nią, bo oni jeździli już osobno. Muzycy osobno i ona jechała sama i powiedziała, że mogę z nią jechać. Mieli mnie zgarnąć o 6 rano bodaj, mieszkałem na Polnej w Warszawie, mieli mnie zgarnąć o 6 rano, żeby tam zdążyć dojechać, jeszcze autostrad nie było. Przedniego dnia mój kumpel Mikołaj, niech się smaży w piekle, miał 30. Ja powiedziałem, Mikołaj, nie mogę, wiesz, następnego dnia Kora, Manam, coś tam. A on mówi... Na jednego. Słuchaj, skutek był taki, że w 5 do 6 zobaczyłem, o kurde, poleciałem do domu, wiesz, prysznic, wiesz, jakiś, biegam do tego samochodu, wsiadam do samochodu i pamiętam, jak Kora, kochaniuteńki, kierowca, masz mentosy dla pana redaktora, a ja, Boże, co za siara, słuchaj. Miałem z nią na trasie Warszawa-Lubin robić wywiad. Zasnąłem zaraz po wjeździe z Warszawy. W Lubinie mi ten załatwili, wiesz, pokój w hotelu, żebym doszedł do siebie. To był koszmar jakiś, wiesz, jak się obudziłem, no co za wstyd i tak dalej. Natomiast ona była zupełnie cudowna. Zresztą pamiętam, ona była chora wtedy. I to było, nie zapomnę tego nigdy, jak jeszcze ją na zapleczu, na backstage'u, opatulali jakąś kurtką puchową, dawali jakieś tam coś na gardło i tak dalej. I ona w zasadzie się trzęsła i w tym momencie już ktoś zapowiada, że Manam i Kora i po prostu jak ona weszła na tą scenę, jak zastała te, wiesz, te 20-30 tysięcy ludzi, którzy po prostu tam czekali. I to był totalny koncert, który ona... Może wcześniej zastała to, co się nawdychała w tym samochodzie i to też jej dało kopa. No. Nie dobijaj. Dało jej kopa na koncercie. Ale wiesz, lata później robiłem jakiś wywiad i to przypomniałem. Znaczy, no, albo nie pamiętała, albo była tak miła i mówiła, że nie pamięta, ale naprawdę to był koszmar. To był po prostu... więc robiłem do Playboya jakieś tam rzeczy wcześniej. I kiedy dostałem tą propozycję, to z jednej strony się bałem. Tam kilku rzeczy, no, w ogóle być szefem, którym nie byłem nigdy wcześniej, ale też tego, że właśnie, że wylecę z takiego mainstreamu dziennikarskiego, że... I z tatą gadałem. I z tatą. I właśnie zadzwoniłem do taty, mówię, że jest taka. Mówi, bierz, synek, bierz, więc tata dał akcept. Było super. Naprawdę to było... Plan był taki, że na 3 lata, byłem 9 lat, bawiliśmy się przecudnie, przez większość czasu, potem kryzys przyszedł, w ogóle praca zaczęła siadać, ale uważam, że zrobiliśmy super pismo. Mam odłożone jakieś numery w domu, sobie ostatnio przeglądałem i fajne tam są rzeczy. Robiliśmy, wiesz, no takie... pamiętam, że jak przyszedłem, był taki konkurs fotoerotika, to znaczy dla fotografów amatorów. I jak pierwszy raz za mojej kadencji przyszły te zdjęcia, to ja spojrzałem, to Jezus Maria, kazałem tylko grafikom zniszczyć, bo oni sobie, wiesz, się wydurniali, robili tak zwaną miskorka i po prostu wieszali jakieś takie straszne zdjęcia. I myśmy po prostu jakby... nagradzając w tym konkursie nie takie zdjęcia, które się kojarzą z Playboyem, tylko takie bardziej, wiesz, dużo czarno-białych, jakiś taki tak zwany bardziej artystyczny. Słuchaj, ale po kilku latach to się tak rozrosło, że mieliśmy przy pierwszej edycji to ledwie 6 stron zadrukowaliśmy. Pod koniec mojej kadencji to na przykład 4 miesiące pod rząd puszczaliśmy piktoriale po 10-14 stron. I w dodatku te piktoriale brały u nas Playboye z całego świata, w ogóle zachwyceni do nas, dzwonili, jak to się robi, bo oni robią konkursy i wychodzi im straszna siara. Ja mówię, no lata pracy, tak? I że z roku na... To były cudowne rzeczy. Właśnie nawet teraz sobie przypomniałem, jak jest ta sala konferencyjna, są złożone te setki zdjęć, po prostu cała redakcja, nas było wtedy w szczycie, kilkanaście osób, chłopaki, dziewczyny. Ja bardzo pilnowałem, żeby to nie była męska redakcja tylko. To znaczy, żeby nie było koszar, wiesz. Że owszem, były lekkie koszarowe klimaty, ale przez to, że był, wiesz, prawie połowa to były dziewczyny i to takie ostre dziewczyny, w związku z czym pilnowały nas, wiesz, żebyśmy tam nie przegięli. I to było bardzo fajne. Chodziliśmy z tymi żółtymi karteczkami, postitami tam przyklejając, wiesz, oceny robiąc, etc. I
na przykład dosłownie teraz w tych dniach jest wernisaż taki biluszowy, takiego fotografa bardzo wziętego i chyba bardzo drogiego, Szymona Brodziaka, który no i parę lat temu przysłał mi numer włoskiego Voga z zaznaczonym tam piktorialem, butelką szampana i z podziękowaniem, bo kiedy był studentem, czy tuż po studiach i tam rzucił karierę przyszłego ekonomisty i zaczął robić zdjęcia, wysłał na fotoerotikę zdjęcia, takie bardzo dziwne. Ja w sumie, znaczy nie dałem mu pierwszej nagrody, bo to, ale przeforsowałem, żeby mu przynajmniej wyróżnienie. No i w sumie mu się od tego zaczęła kariera fotograficzna, więc zapamiętał tam zawsze, więc było super. Miłe. Nie, naprawdę, miłe naprawdę sobie. Żonę poznałem dzięki Playboyowi. Znaczy, żeby nie było, ja wiesz, no to też jest tego czasopismo, które jakby nie patrzeć ukształtowało gdzieś tam moje nastoletnie postrzeganie świata w ogóle. Można tak powiedzieć. Jak wujek miał przy toalecie Playboya, no to gdzieś tam też się długo zastanawiałem, ale w końcu przejrzałem. I mi się trochę zmieniła perspektywa po narodzinach córki. Jestem ciekaw, bo to się akurat chyba tak zbiegło, że ty odszedłeś z Playboya i potem ci się urodziła córka, tak? Córka 2012, potem, tak, bo ja odszedłem, syn się jeszcze urodził, jak byłem naczelnym Playboya, córka się urodziła 2 lata później. Ja mam teraz takie, zawsze taką lampkę z tyłu głowy, której się chyba już nigdy nie pozbędę, że to jest czyjaś córka i tam gdzieś jest jej ojciec i co on sobie myśli. To by się zmieniła perspektywa po narodzinach córeczki właśnie? Czy totalnie? Wiesz co, to już była teoretyczne, no bo już nie byłem tym naczelnym Playboya. No ale czasopismo jakby dalej było i, było. I jaki ty miałeś wiesz stosunek co? Do tego? Słuchaj, znaczy... W ogóle myślałeś o tym? Mówiąc, wtedy to była bardziej teoretyczna rozmowa, bardziej żarty jakieś z kolegami. Było coś takiego, znaczy to też uważam, wiesz, zdjęcia w Playboyu były naprawdę dużej grzeczności. No to były ładne zdjęcia. Znaczy, pamiętam te dyskusje w ogóle z tamtych czasów, zwłaszcza jak ktoś się przychodził na wywiad, definicja czym jest pornografia na przykład. No to ja zawsze twierdziłem, dzisiaj twierdzę, to nie jest, że Playboy nie był pornografią. Tak? No to są zdjęcia, czy ja nazwiemy artystycznymi, czy jak, bo czasami nie było artystyczne, tylko po prostu... Soft porn. Ale to... Grzeczność, wiesz co? Mnie raczej, jeżeli myślałem o Playboyu, to myślałem o takim rysunku z Playboya, który chyba widziałem jeszcze, jak podkradałem tacie, gdzie jest jakiś akademik, śpi dzieciak, znaczy internat, i śpi dzieciak, nad nim jest rozkładówka Playboya i w drzwiach stoi jakby dwóch nauczycieli, jeden mówi do drugiego, nie możemy mu nic zrobić, to naprawdę jest jego babcia. I takie, słuchaj, generalnie rzecz biorąc, pamiętam naprawdę zarówno mówię o gwiazdach, jak i Playmate, czyli po prostu dziewczyna czasami z ulicy, no generalnie w większości naprawdę zachwyconych, a nie mówię tutaj w jakiejś takiej tani, że jest to super, tylko miałby z tego frajdę. Znaczy, a były takie, które po paru miesiącach wracały i mówiły, że żałują? Że nie spotkałem takiej. Nie było takiej. Nie. Raczej w drugą stronę, że po latach spotykałem jakieś, o Jezu, super, że sieknąłem sobie wtedy. Ostatnio z Anką Muchą gadałem. Ona w ogóle nam rozwaliła system, bo to było... To był jeden z takich przypadków, że to ona podkręcała, że chciała mieć ostrzejsze zdjęcia niż my planowaliśmy. To była największa sprzedaż w ogóle za moich czasów. 4 dni się sprzedał w zasadzie cały nakład. Pamiętam tę sesję. Tak, były dwa piktorialy, czarno-biały i kolorowy i ona zresztą pojechała, no ona jest szalona. To jest odważna. To było super, więc nie, znaczy ja nie uciekam od tego pytania. Jakby przyszła córka za te parę lat i powiedziała, że dostała, tato, dostałam propozycję takiej sesji, co mam robić? Co byś jej odpowiedział? Doradź mi, no bo w końcu przecież byłeś redaktorem Playboya, co mam zrobić? Nie wiem, być może mi się włączy tryb hipokryzja. Jesteś dorosła. Bardzo możliwe, tak? Trzeba zacząć od tego, że dajesz im autonomię. No więc tak, no wiesz, jest... Słuchaj,
My na przykład, wiesz, pilnujemy bardzo, żeby naszych dzieci nie było w mediach społecznościowych nigdzie, etc. Ja mówię o waszej prywatnej rozmowie, że w momencie, kiedy ona może właśnie by chciała... Nie, tylko mówię, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mówię, że na przykład, ja widzę, no, żyją w świecie rówieśniczym, gdzie w świecie rówieśniczym jedną z fajniejszych rzeczy mieć, być youtuberem, tiktokerem i tak dalej, i tak dalej. No więc oni tego nie mają. Natomiast, no mówię, mają 11 i 9, no przyjdzie taki moment, i to nie przyjdzie moment, kiedy będą mieli 18 lat, no, że będziemy musieli dać im wolność decyzji. Znaczy, my im opowiadamy na przykład, jak oglądaliśmy film o mediach społecznościowych, gdzie ci wszyscy twórcy tych wszystkich aplikacji i tak dalej, łączy ich jedno. Robią wszystko, żeby odciąć własne dzieci od mediów społecznościowych, od aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Więc ja im mówię, zobacz Gucio, zobacz Basia, ci ludzie to wymyślili, robią wszystko, żeby dzieci ich w to nie wsiąkły. Ale to jest trochę porównywalne, to znaczy tak jak, nie wiem, będą, nie wiem ile lat, no, jak będą miały, czy 13, czy 15, no po prostu, no, jeżeli będzie chciał robić swój kanał YouTube'owy, czy będzie chciał, no to przecież nie zabronię, tak? Mogę powiedzieć o wszystkich ryzykach, skutkach negatywnych, etc., etc. No bo tata jest YouTuberem, więc oczywiste, ale ponieważ tata był redaktorem Playboya, tak, to... Tak samo, no wiesz, no, to jest... Ten sam mechanizm. To jest w przypadku, no wiesz, no skończą te symboliczne, no 18 lat, no to jest kwestia, a jak ja się zachowam? Być może włączy się wujek Marcinek Hipokryta, no tak. No. A słyszałeś o hashtagu na Instagramie Free the Nipple? Teraz jest debata o tym, czy pozwolić tak, na sutki. Zdjęcia. To jest absurd przecież. No, w tym sensie, znaczy ja się nie wypowiadam, bo to jest, uważam, generalnie właśnie sprawa kobiet, tak? Że to one powinny decydować, czy chcą. To jest w ogóle czyń większej całości, no wiesz, że kobieta, wiesz, za dużym dekoltem i się robi, wiesz, afera, a wiesz, latem w co drugiej polskiej lodziarni wchodzi koleś, wiesz, bez koszulki. W samych slipach. I w samych slipach, jak ktoś mówi, czuje cyczem i wiesz, tak. I wiesz, jest okej. Okay. Więc jeśli chodzi o te instagramowe historie, wiesz, ta pruderia z jednej strony instagramowa, a z drugiej strony, gdzie się pokazuje jakieś chore rzeczy... Ja jestem jak najbardziej oczywiście na tak, ale mówię, to nie moja sprawa do wypowiadania się, to tutaj jeżeli kobiety chcą, powinny mieć... A powiedz mi, czy oprócz tych zgłoszeń do fotoerotiki dostawaliście do Playboya jakieś negatywne listy typu, nie wiem, zarzuty, że zakrzywiacie rzeczywistość, że kobiety przecież tak nie wyglądają, że faceci... Wiesz co? Wtedy bardziej raczej mieliśmy problemy, tam nie wiem, Radio Maryja, tego typu rzeczy, że nawet miałem kiedyś sprawę w prokuraturze, że jestem szefem grupy przestępczej, znaczy nie prokuratura, tylko było zorganizowanym. Zgłoszenie tam obywatelskie, wiesz, przesłuchali mnie ten prokurator, to po prostu jak przyszedłem, mówię, przepraszam, panie Marcinie, muszę i tak dalej. Było śmiesznie. Była taka krytyka, oczywiście, to znaczy, że na przykład są, a to była krytyka, to raczej była dyskusja, że zdjęcia są retuszowane. No wiadomo, że retusz, Photoshop, etc., etc. No to wiesz, to myśmy odpowiadali, no aktorzy w filmach czy w telewizji też mają make-up. No, pamiętam takie, nawet cytowałem, ktoś napisał, że wiem, jak kobieta wygląda, codziennie widzę moją żonę w sypialni, a Playboya sobie kupuję, bo chcę sobie zobaczyć trochę bajkowy świat. No więc jakby, no ludzie też nie są idiotami, znaczy... Wiesz, to oczywiście to wszystko nabiera nowych kontekstów, jak dzisiaj jest na przykład dyskusja o tym, że nastolatki widzą te wyidealizowane, stuningowane światy na Instagramie, że chcą wyglądać zupełnie... Które i tak są sfotoshopowane, tak? Jeszcze nie dość, że to są piękne kobiety, to jeszcze się im dokłada jakiś retusz, więc jest jakaś taka nierealna wzór piękna. Znaczy... Wiesz, ja jako, będąc jak w rejsie i podmiotem, i przedmiotem, tam tworzyłem w każdym razie jako konsument Playboya wcześniej, no i potem jakby jego naczelny, to dla mnie było tyle spójne, że, no, że po prostu te zdjęcia miały być jak najpiękniejsze, to znaczy kiedyś zrobić... w ogóle był inny trend, że faktycznie że te zdjęcia miały być idealne. Pamiętam też jeden z takich znanych polskich fotografów wypowiedział się w którymś momencie, że on tworzy... świat nierealny i on ma być nierealny, tak. On ma być piękny. Więc w tym kontekście te kobiety też miały być
ideałem, który nie istnieje, bo takich ludzi i takich kobiet na ulicy nie było. Ale to też było, no tak samo jak wyglądali tam modele w Playboyu, czy moja biedna pani prezes Beata Milewska, jak zobaczę, to pozdrawiam serdecznie, która zawsze się pyta, Marcin, nie mógłbyś jednak garnituru założyć, wiesz, zawsze bojówki, wiesz, jakieś koszule. Więc no, był to... Słuchaj, to... Tak, w Playboyu generalnie miało być wszystko ładniejsze, ale to też działało w taką stronę, że ja na przykład poprosiłem moich dziennikarzy, że na przykład, żeby nie publikować negatywnych recenzji, ale nie, że kłamać w sensie, że coś jest złego i pisać, że to jest dobre. Nie, absolutnie nie. Ale żeby, jeżeli uznajemy, że coś jest złe, to won, po prostu nie zajmujemy się tym. To znaczy, żeby... I miałem takie trochę podejście, że wybieramy tylko rzeczy, które nam się podobają, czy to jest muzyka, czy książki, etc. I generalnie tam raz czy drugi złamaliśmy tę zasadę, ale też, że na przykład wywiady, które były mega ważne dla mnie w Playboyu, to raczej była zasada, że robimy wywiady z fajnymi ludźmi. Znaczy muszą być ciekawi i tak dalej, i tak dalej. Może dwa razy złamałem. No jaka książka była tak zła, albo jaki film, że złamaliście te zasady, żeby właśnie opublikować? Człowiek, nie. Ja to mogę powiedzieć. Na przykład się zgodziłem zrobić wywiad z detektywem Rutkowskim, który był śmieszny, który był zabawny. W dodatku zabawny był w tym sensie, że to kompletnie mitoman, w związku z czym tam było na przykład, że kolesie, znaczy wywiadowcy, tak zwani wywiadowcy, Łukasz Klinkarek, Bartosiak, opisali takie didaskalie, jak zrobili z nim wywiad, na przykład jakiś, że on im umawiał się, nie przychodził, mówił, że są debata w Sejmie, a oni byli jak akurat na Wiejskiej, widzieli Sejm Czarny, panie tam Krzysztofie, no proszę, z nas idiotów nie robi, i tak dalej, i tak dalej. I to był raz. I drugi, no tam jeszcze z kimś, no w każdym razie, ale raz było tak, to jest humorystyczne, to znaczy z kolei było tak, że mój zastępca, Rafał Księżyk, fantastyczny też dziennikarz muzyczny, który był zaczął pisać to, będąc w Playboyu, wywiady rzeki z Tomaszem Stańko, Robertem Brylewskim, Kazikiem Staszewskim, Tymonem Tymańskim, Muńkiem Staszczykiem, być może coś pominąłem, napisał super książkę o dzika rzecz, o popkulturze lat 90. Ale jak umawialiśmy się z Rafałem na pracę, ja mu obiecałem, że nigdy nie będę ingerować w jego działkę, czyli w muzykę. Zresztą miałem tego opłakane skutki kilka razy, bo na przykład dzwonił jakiś mój znajomy, menadżer jakiegoś artysty i mówi, że podeśle mi płytę. Ja mówię, tak, tylko pamiętaj, u mnie za muzykę odpowiada Księżyk, ja się nie mieszam. A ten tak, Marcin, tak, bo myślał, że ja tak gadam. Na co Księżyk po odsłuchaniu mówi, że brzmi mniej więcej tak, jakby jaja kota wcisnęli w szuflady i przycisnęli. Więc ja mówię, dzięki Rafał, nie puszczamy tego. I przekazuje menadżerowi, że nie pójdzie i wtedy jest wielki oburz, no a kto tu jest naczelnym, Księżyk czy ty? A ja mówię, uprzedzałem. Ale raz padłem też ofiarą tego, ponieważ jestem wielkim fanem zespołu Muse i wychodziła nowa płyta Muse. I mówię, Rafał, dajesz Muse? A ja mówię, proszę cię, raz cię proszę, zrób to dla mnie. Biorę Playboya do ręki i było, jak on to napisał, że to dla miłośników patetycznych britpopowych trubadurów. O, rany. Po prostu wiesz, nigdy więcej już go nie poprosiłem o recenzję, niczego. A najbardziej się śmiała ze mnie Anka, która w ogóle się śmieje, że ja mam zamiłowanie do histerycznych wokali i właśnie Muse ma taki. I właśnie i dobrze, zgadzam się z Księżykiem. No. Dostało ci się. A powiedz mi, a przyjmując tę posadę w 2003 roku, miałeś świadomość tej sesji Brooke Shields, 10-letniej wtedy, czy to jeszcze jakby wtedy do ciebie nie dotarło? Kogo? Brooke Shields. W 75 roku była ta sesja chyba opublikowana? Nie wiesz, ja generalnie rzecz biorąc, ja potem nawet wiesz, wiedziałem o historii Playboya tak generalnie. Tak, na wtedy też było ciężej, jakby się do... Nie było takiego dostępnej informacji. Tak, wiesz, tak. Widziałem... Nie, znaczy to generalnie moje podstawowe kryterium było to, że po prostu, wiesz, Raczek stworzył w Polsce super pismo. Potem on odszedł, w międzyczasie było jeszcze dwójka, wiesz, innych naczelnych. Natomiast tutaj to był ten odnośnik. Także my, wiesz, i robiliśmy tego Playboya...
Bo to było też istotne z tym Playboyem, że były takie pisma, na przykład, nie wiem, Cosmopolitan, który był zresztą w tym samym wydawnictwie, w którym pracowałem wtedy, że licencjodawca, czyli tam ten centralny Cosmo, bardzo rygorystycznie 90% materiałów miało być ta sama we wszystkich krajach. A Playboy to była kompletna wolność i w tym sensie, że teoretycznie rzecz biorąc, my mogliśmy zrobić 100% treści, które nie miały nic wspólnego z amerykańskim Playboyem, tylko logo. Więc tutaj ja zwracałem uwagę na to, co w Polsce. No, Hefnera widziałem raz w życiu, bo co roku były takie tak zwane, znaczy nie tak zwane, konferencje Playboya, gdzie po prostu się spotykały edycje z całego świata, naczelni, szefowie tam, wydawcy, prezesi, marketingowcy, promotorzy. Było super, bo się poznawało bardzo fajnych ludzi z całego świata, bo w wielu krajach też naczelnymi Playboya byli ludzie podobni do mnie, czyli którzy wychodzili z mediów tradycyjnych, mainstreamowych i potem szli, zresztą po latach często wracali. No i na przykład, nie wiem, wspominałem ukraińskiego Playboya, to tam Vlad Fisun, który był naczelnym ukraińskiego i przez pewien moment rosyjskiego też Playboya, Ukrainiec, no to Vlad w ogóle potem był DJ-em, a teraz jest takim znaczy pracuje w organizacji pomocowej, po prostu z zachodniej Ukrainy dostarcza rzeczy na wschodnią Ukrainę. I na tych konferencjach po prostu, kiedy Amerykanie wybierali jakieś tam fajne miejsca i raz było w Barcelonie, wtedy był Hefner, to było na tej zasadzie, że wiesz, się podchodziło piąteczka. W związku z czym to była dla mnie, szczerze mówiąc, miałem taki stosunek do tego amerykańskiego Playboya, trochę tak jakbym to sam w filmach oglądał. No. Rzeczywistość to była, że to był ten nasz Playboy, który staraliśmy się robić w ogóle jak najfajniej. Okej. Okay. Ponieważ ty się wywodzisz z takiego, jak powiedziałeś, tradycyjnego dziennikarstwa, nie irytuje cię to, że teraz wystarczy telefon, nawet nie trzeba mikrofonu, każdy może być dziennikarzem. Teraz proszę bardzo, sportowiec, model, były model. Nie, dlaczego? Znaczy to jest, wiesz, to jest, znaczy po pierwsze, świat się zmienia. Świat się zmienia i trzeba się, znaczy trzeba. Jak chce się funkcjonować, to się... Ale zmienia się na dobre, to jest okej? Okay? W sensie, że każdy może to robić? I czy... na dobre, i na złe, znaczy... Bardzo to ładnie określiłeś wcześniej, że wszystko ma kontekst czasu. No tak, no. Powiem ci tak, że... najprostszy przykład. No, napisałem powieść. Przebicie się na przykład do tradycyjnych mediów... Często, wiesz, jakieś anse, niuanse, zależności, układy, a na przykład przedefilowałem pół roku temu przez cały szereg podcasterów większych, mniejszych, wykraczałem poza swoją bańkę, co jest niesamowite, na przykład zderzając się czasami z dziwnymi klimatami, na przykład nie wiem, jak byłem u tego w kanale sportowym u Stanowskiego, gdzie tam jeszcze dzwonili niektórzy, zadawali jakieś przedziwne pytania, ale skutek tego, że wyszedłem zupełnie poza swój świat, więc wiesz, jest... Ja nawet zazdroszczę trochę z kolei czegoś takiego, że dzisiaj 20-30-latkom, że mogą po prostu zorganizować sobie trochę sprzętu i na przykład, nie wiem, pojechać w świat, robiąc jakieś multi-instrumentalne, wiesz, relacja, tutaj piszą, tutaj coś nadają, etc. Vlogi z podróży. Wiesz co, tak naprawdę to jest super, natomiast bardzo ważne jest, żeby pozostały jednak tradycyjne redakcje, ale to już mówię z powodów, powiedziałbym, polityczno-społecznych. To znaczy w tym sensie, że na przykład dziennikarz roku 22, Szymon Jadczak, no to on może
udawać się na nieustające napieprzanki z różnymi możnymi, no jednak dzięki temu, że stoi za nim duża struktura, w tym wypadku Wirtualna Polska, prawnicy i jakby chcieli jacyś mocni zawodnicy uszkodzić, no to ma za sobą strukturę. Tak. Czy na przykład, nie wiem, w Europie Zachodniej, no to chyba najjaśniejszy przykład, czyli brytyjski dzień Guardian. Okej, jest akurat powiedzmy taki lewicowo-liberalny, ale w tym sensie robią dziennikarskie śledztwa, jakiego nie zrobi żaden człowiek z jednym mikrofonem, bo jest ta struktura, są researcherzy, ale są... we wszystkich zmianach no, można zobaczyć dobre i złe rzeczy. No ja się, wiesz, ja się wystrzegam kilku, staram się wystrzegać, a jeżeli już to robię, to w gronie domowym, w kuchni bez świadków, na zasadzie panie, kiedyś to było. Plus staram się bardzo pilnować, by nie narzekać na dzisiejszą młodzież, ponieważ jako historyk, podkreślam, magister nauk historycznych dla przyjaciół Megi, wiem, że odkąd istnieje ludzkość, ludzkość narzekała na młodzież, tak? Więc mój ulubiony przykład, tak zawijając jeszcze do naszych rozmów o wojnie, no pokolenie dające maturę w 1938-1939 roku, że to banan, znaczy nie używało się wtedy terminu banany, tak? No, no jacy byli maturzyści 39 z Liceum Batorego Warszawskiego? No, rozrywkowa ekipa, no a potem zdawali egzamin, więc zainteresowaniem obserwuję, czasami podziwiam, czasami zazdroszczę, czasami nie rozumiem faktycznie, to znaczy jak ktoś robi coś bardzo głupiego i ma z tego powodu olbrzymie zasięgi, no ale potem co od razu przypominam telewizję czasów moich młodości, jakichś kretynów, którzy tam mieli mega popularność, także... Teraz by mieli pewnie jeszcze większą. Zaczęliśmy od czerwonej ziemi, to skończymy czerwoną ziemią. My tutaj z Kropkiem wiele dyskusji odbyliśmy na temat tej powieści. Zdradzisz, ile procent przeżyłeś na własnej skórze z tej książki, a ile wymyśliłeś? Nie musisz mówić, co było najciekawszym przeżyciem, które rzeczywiście było twoim udziałem, ale powiedz chociaż procentowo, jak to... Jak powiem to ci wyjmę. Tak, że anegdotka ma... zadzwonił do mnie, jak tylko się ukazała książka, mój bliski kumpel, jestem bardzo blisko, no przyjaźniliśmy i znał mnie w czasach, kiedy się dzieje ten plan powieści w 96 roku. I główna bohaterka się nazywa Florence, Ugandyjka, wielka miłość bohatera. I on zadzwonił i mówi, stary, super powieść, powiedz mi tylko jedno. Czy Florence była prawdziwa? I pokaż zdjęcie. I wiesz, ja, a co rozmawialiśmy z Kropkiem przed twoim przyjaciółem? To pytanie padało bardzo często od znajomych i nieznajomych, więc ja w zależności od sytuacji udzielałem różnych... Tutaj można powiedzieć, że będzie bardziej oficjalna odpowiedź, nie, jeżeli nie, powiesz... Nie, słuchaj, prawda jest taka, że to jest wykwit mojego umysłu, znaczy zlepek różnych tropów. Ale bardzo się cieszę, że mi to, że jednak to mi wyszło, bo nawet czytałem jakąś bardzo sympatyczną recenzję kolegi po fachu, w sensie pisarza, który pisał, że ta Florence jest tak napisana, że on by się gotów był założyć, że to musi być coś prawdziwego. Także słuchaj, tak gdyby to algorytmowo liczyć, to 70% tego to jest prawda. Znaczy... Są prawdziwe historie, rzeczy, które się wydarzyły. Z tym, iż... Ja mam jeden przykład, jak to wygląda z tymi 70%. Tam jest, nie spoilerując niczego widzom, którzy nie czytali, kiedy bohater Wiktor jedzie w 96 na północ Ugandy, w strefę działań wojennych i w autobusie siedzi obok właśnie Florence, zaczynają rozmawiać. Ona wyciąga z plecaka Kapuścińskiego, w związku z czym on... No i zaczyna się rozmowa. Jechałem tym autobusem. Dokładnie wtedy, kiedy jadą bohaterowie. Jechałem w strefę działań wojennych. Jechałem z ludźmi z organizacji pomocowej, żeby z nimi jeździć po dżungli i tak dalej. I wsiadł do autobusu, znaczy siadł koło mnie, tylko właśnie nie piękna młoda Ugandyjka, tylko 30-letni rudy Anglik, który faktycznie wyciągnął Kapuścińskiego i zaczęliśmy gadać i przegadaliśmy całą drogę. W związku z tym moje zbójeckie prawo opisałem prawie
dokładnie tą podróż, łącznie z tymi konwojami, tam różnymi historiami, które się działy, tylko że zamieniłem rudego Angola na piękną, w domyśle, młodą Ugandyjkę. Tam były takie historie. Dobra zmiana. Na przykład jest, znaczy, żeby było jasne, tam nie strzelałem w Afryce, tak? Nie strzelałem do nikogo, w ogóle nigdzie nie strzelałem do nikogo. Tam jest historia, też nie spoileruję, ale jest historia na przykład napadu na plebanię. Dosyć. Spałem na tej plebanii, tak jak bohaterowie, poznałem tych ludzi, w ogóle wszystko jest prawdą, z tym, że napad nastąpił później. Mnie nie było tam. Znaczy, gdybym był, to bym nie żył po prostu, bo tam była... I tak dalej, i tak dalej. To znaczy ja tam wszędzie mieszam... Prawdę z fikcją. W sensie czystego wymyślenia jest bardzo, bardzo mało rzeczy. Ja po prostu brałem to, co widziałem. Znaczy nawet nie musiałem robić jakiejś specjalnej dokumentacji, no bo po co miałem wymyślać, skoro przeżyłem. Tylko, że podkręcałem. Podkręcałem, to znaczy zwłaszcza już tam w końcowej partii, gdzie już niektórzy mówili, że już pojechało Jasonem Bournem, czy tam Bondem. To tak, to już wtedy, ale to też było na zasadzie takiej fantazji jednak kontrolowanej. To znaczy ja strasznie sprawdzałem, wiesz, różne szczegóły. To wiesz, taki drobiazg, no. Jak tam, wiesz, w którymś momencie uznałem, że mój bohater powinien zostać ranny. I chodziło mi o to, żeby dostał jakąś kulę, żeby... Co ma dostać, żeby tak. Aż nie zatrzyma, nie zatrzymać. Chodziło mi o to, żeby, wiesz, żeby cierpiał, ale nie umarł i żeby tam jeszcze potem seks mógł uprawiać. No więc ja dzwonię do mojego kumpla, lekarza i mówię, ty Paweł, taka sprawa, wiesz, ta rana postrzałowa, żeby cierpiał, nie umarł, seks. A mówię, zwariowałeś, jestem ginekologiem. Więc mnie odesłał do chirurga, chirurg mnie odesłał do patologa i w końcu, bo ja chciałem go w udo ranić, ale mi powiedział, że udo jest bardzo ryzykowne, bo jest mega ukrwione i mi powiedział ten znajomy lekarz, wiesz, słuchaj, coś tam napiszesz nie tak, wsiądą na ciebie lekarze, że to jest, zrób tutaj. Znaczy, ja pokazuję, co tu jest. Bank. No, pod bar, bo to jest, po pierwsze może przyjść na wylot, a po drugie tam... Tego typu rzeczy, wiesz, ale nawet taka bardzo bondowska akcja, czyli to jest pierwsza scena, że spada samochód do rzeki, no to ja naprawdę spędziłem, tu akurat zrobiłem bardzo dużo researchu, to znaczy oglądałem, wiesz, co się dzieje z tonącym samochodem. Ja nawet właśnie zadzwoniłem do moich byłych dziennikarzy z Playboya, bo pamiętałem, że wysyłałem ich na szkolenie na Mazury, gdzie było szkolenie z tego, co się robić w tonącym samochodzie. No więc tam dzwonię do Rafała, mówię, ty Rafał, pamiętasz to szkolenie? Opowiedz mi, co się dzieje, jak to nie. Człowieku, ja tak pijany byłem, nic nie pamiętam. Szkolenie. Jak ty z korą w samochodzie. Szkolili. Więc wiesz, tu znalazłem akurat w jakimś takim na YouTubie w Dzień Dobry Kanada, wzięli, wiesz, dziennikarkę pod kontrolą policjant, nurek, wpuścili ją do jakby pod wodę, no i wtedy wiesz, dowiadywałem się kolejnych rzeczy, wiesz, co należy robić, jak rozbić tą szybę, wiesz. Takie nawet szczegóły, że wiesz, czym rozbić szybę, bo pod ciśnieniem to nawet, wiesz, pudzian nie da rady wybić. W związku z czym są skutkiem pisania, dostałem wreszcie pod choinkę od żony, zażyczyłem sobie taki specjalna edycja scyzoryka szwajcarskiego, seria Rescue. Nie czerwony, tylko zielony. Jest przystosowany do... To jest dla służb ratowniczych. Tam ma specjalny taki bolec do wybijania szyby. Ma specjalną piłkę do cięcia pasów i tego typu... Jaka się ze mnie śmiała, po prostu, Boże, stary, a głupi, po prostu wożę w samochodzie. Nigdy nie wiadomo. Wożę w samochodzie. Ostatnio Gucio właśnie zobaczył. Tato, to ten twój scyzoryk. Ja mówię, on powinien być w samochodzie na samym. Tak, Gucio, bo oczywiście tatusiowi to się zaraz bardzo przyda. Ja mówię, ale więc wiesz, na przykład mógłbym tak długo. Chodziło mi o to, że nawet jak bardzo fantazjowałem, to starałem się, żeby to wszystko było jakoby oparte... To znaczy miałem tą, wiesz, ja, jak oglądam na przykład seriale, mam taką nerwicę natręt, że jak przysłowiowa blondynka ucieka na przysłowiowe pierwsze piętro, to ja zawsze, dlaczego przecież się nie ucieka w horrorze na pierwsze piętro? To więc starałem się, żeby zredukować... te pierwsze piętra. I wiesz co, szczerze mówiąc, ze wszystkich zarzutów, jakie usłyszałem, no poza, jeżeli ktoś mówi, że ogólne, że to już jest zbyt bondowskie, okej, to nie dyskutuję, ale jeżeli ktoś mi zarzuca coś konkretnie, to ja prawie na wszystko mam odpowiedź, tylko jeden żołnierz mnie, no to mój brak znajomości broni mi pokazał, że tam
przypadku jakiejś Beretty, którą wprowadziłem do akcji, że coś tam pochrzaniłem, że coś z magazynkiem, wiesz, więc następnym razem jeszcze poproszę jakiegoś znajomego wojskowego, żeby mi to zczytał i skonsultował. Jesteś eksperta od balistyki, kropek usatysfakcjonowany odpowiedzią? Nie, jest mi wręcz bardzo smutno, jestem zawiedziony, bo nie wiem, ile razy z Andrzejem rozmawialiśmy o tym, że spacerowałeś z tą Florence pod jakimś baobabem i było ekstra, więc... Ale słuchaj, wiesz co, bo to jest, powiem ci tak, że właśnie to jest genialne w pisaniu, to była moja pierwsza powieść. Znaczy genialne było to, że ja wziąłem świat, może powinienem cofnąć, to wykasujcie, ale chodziło o to, że to było, wspomniałem wcześniej o tym filmie Przed wschodem słońca. Ja po prostu, dlatego też wprowadziłem, bo chciałem do swojej powieści, bo chciałem, żeby był taki romantyczny. No to mi się udało w sumie. No. Ja uwierzyłem w nią strasznie. Tak, wiesz, więc tutaj jakby się odbył miks jakichś moich, wiesz, młodzieńczych historii z filmami, które zobaczyłem, z powieściami, z takim, co by było, gdyby. Ale naprawdę się tak cieszę, że tylu chłopaków uznało, że Florence była... Kurczę, może powinniśmy to wyciąć? Musisz ją, bo mówiłeś, że piszesz drugą powieść, tak? Tam pisałeś, że, tak, tak, że ci nie idzie, albo ci idzie, że potrzebujesz jakiegoś kopa, żeby cię pchnąć do tego pisania. Jadę, kop jest w postaci po prostu, jadę teraz dzieci na ferie, no obóz aikido, narty i aikido. Dobra mieszanka. Dobre kombo. No, a ja na wieś i piszę. Piszę, wiesz, mam generalnie... Zrąb. To niech tym kopem będzie to, że na pewno czekamy i przeczytamy. Co? Ja ci dziękuję za ten dzień z Mellerem, bo ja miałem dzień z Mellerem, a my ci dziękujemy. Ja dziękuję za bardzo dziękuję. Także wiesz, tak słyszałem od bardziej doświadczonych, że to na tym działają, na tym polega internet. Na krosowaniu się youtuberów. Dokładnie. Więc... No to my się krosujemy, my was odsyłamy kanał Śniadanie Mellera? Czy znaczy, kanał Mellera? Się nazywa Marcin Meller. Marcin Meller kanał... Ale jak się pisze drugie Śniadanie Mellera? To... Damy tutaj, nawet możemy dać takiego linka do tego kanału na koniec. A wy też subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, co wam się podobało. Jakich byście chcieli mieć kolejnych gości do tego formatu, czyli chłopaki też płaczą. A potem na śniadanie. A potem na śniadanie do Marcina Mellera. Dzięki Marcin. Dzięki. Bardzo wam dziękuję. Dzięki Kropas za realizację. Do następnego razu. Dzięki.